Przystępujemy do punktu 5. Interpelacje i zapytania. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Koleżanka Biedronka. Znaczy, muszę Państwu wyjaśnić, że ostatnio było takie spotkanie w Nowomorskiej Bibliotece Publicznej, która prowadziła koleżanka. Była przebrana za Biedronkę, więc bardzo dlatego pytanie biedronkowe, trawiaste. Tak. Ja w imieniu mieszkańców osiedla na Stoku i pewnie też na wzgórz chciałabym zapytać, czy szanowny zarząd, ewentualnie Komisję Ochrony Środowiska, czy wiecie Państwo, kiedy będzie koszenie trawy na terenach ZBK, no, dawnego, no, czy coś jest wiadomo, mieszkańcy się wypytują, nie ukrywam, że są bardzo poddenerwowani tym, co się teraz dzieje. I są zbulwersowani, tak, czego doświadczamy codziennie, właśnie, no, nie tylko Ty, no natomiast po Mistrzyjowicach będzie koszona trawa u nas, czyli na terenie Nowej Huty, według informacji pana Krzemienia, jest jedna firma do koszenia, ale po prostu nie jest równocześnie w stanie kosić wszędzie. Chcieliśmy przynajmniej tu z kolegą Rajskim, prowadziliśmy akcję, żeby na Święto Bożego Ciała i procesję, przynajmniej trasę procesji wykosić i kolega wskazał 4 miejsca, gdzie będą ołtarze, więc tam mają wykosić w trybie ekstra pilnym, a generalnie jak skończą kosić na Mistrzyjowicach, przyjeżdżają, mają przyjechać do nas. To jest ta odpowiedź. To już opowiada, że koło 1 powinni być, 1 czerwca. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Kolega Rojewski, bardzo proszę. Właściwie to jest pytanie i tutaj taka też prośba, ponieważ na ostatnim posiedzeniu Bezpiecznego Krakowa był tutaj mieszkaniec i mieliśmy troszkę uwag do Straży Miejskiej i padła taka propozycja, że tutaj naczelnik naszego 6 oddziału będzie występował do swojego komendanta o uzupełnienie etatów, ponieważ po przedstawieniu swojej sytuacji kadrowej, jaką ma w tej chwili, on określił, że ma w tej chwili 33 etaty zapełnione na 100, więc doszliśmy tutaj wspólnie do takiego wniosku, że on będzie występował do swojego komendanta o uzupełnienie etatów, bo jeżeli Państwo tak odliczymy, że jest naczelnik, dwóch kierowników plus 5 dyspozytorów, więc łatwo jest policzyć, ile zostaje na pozostałe zmiany strażników, bo mieszkańcy się żalą, że Straż Miejska jest nieefektywna, nieskuteczna, co moim zdaniem jest zrozumiałe z jednej prostej przyczyny. Skoro ten oddział jest tutaj praktycznie na 2 dzielnice pełne, no to wyobraźmy sobie na nocy, jak jest jeden patrol, 2- czy 3-osobowy, 3 dzielnice właściwie, no to co oni są w stanie zrobić? Nawet ja ostatnio na tym posiedzeniu powiedziałem panu naczelnikowi, że no oczekiwałem na interwencję ponad pół godziny, więc mi on to wszystko wyłuszczył i wpadł nam taki pomysł do głowy, żeby sformułować takie pismo, jak pan naczelnik wystąpi do komendanta Młota, ażeby, bo być może jest tak, że przesuwa po prostu te etaty, uzupełnia w Śródmieściu, a my jako dzielnica nie potrzebujemy aż ten. Więc proszę Państwa, no mój wniosek jest taki, żeby w przyszłości wystąpić jako Rada Dzielnicy do komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa o uzupełnienie. Oczywiście tu jeszcze musimy się zastanowić, jak to przygotować. Nie wiem, jaki tu będzie odzew Państwa na to, co powiedziałem. Zresztą tu żeśmy dyskutowali i z Andrzejem, i z Jadzią na ten temat, i pozostali uczestnicy. No i taki wniosek nam się wyklarował, że będziemy spróbować poprzeć pana naczelnika pokutę w tych działaniach w celu uzupełnienia etatów.
Wskazywaliśmy też miejsca pod szczególnym nadzorem, które powinny być objęte w związku ze zbliżającymi się wakacjami. Także no, żeby te działania jego były skuteczne, no to myślę, że należy coś takiego zrobić. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. No, sprawa jest prosta. Bardzo proszę, kolega Dziedzic. Znaczy jeszcze naczelnik Pokuta sygnalizował, że ma w tej chwili robiony tak jakby taki harmonogram interwencji nocnych. Spisuje te wszystkie poszczególne, jakie są zgłoszenia na zmianie nocnej na tym oddziale zgłaszane. Robi taką statystykę, przygotowuje prawdopodobnie pod kątem likwidacji w ogóle patrolu nocnego, który i tak de facto jest dwuosobowy. Bo no, zbieranie informacji, ile jest podejmowanych interwencji w ciągu nocy, tam powiedzmy od godziny 23 do 5 rano, czy to są dwie interwencje, czy są dwa zgłoszenia, czy to jest 5 zgłoszeń, no, taka statystyka prawdopodobnie prowadzi, no, tak rozmawialiśmy, ku temu, że chyba prawdopodobnie ktoś się przymierza na podstawie statystyki w pewnym momencie stwierdzić, że patrol Straży Miejskiej w nocy jest w ogóle niepotrzebny. No. Dlatego, żeby z innym dzieł w ramach porozumienia. No, i dlatego rozmawialiśmy, no był mieszkaniec tutaj na bezpiecznym Krakowie, no i pytał się, no co to z tą Strażą Miejską się dzieje, że są w ogóle niewidoczne. Jak mają być widoczne, jak jest jeden patrol? No. To oni są praktycznie, no, na taką liczbę mieszkańców, i na tak rozległość terenu. Po parkingach to ich widać. Źle stanie, to ich zaraz widać. Tak. Znaczy tutaj ale też, to też jest też, ich też, zadanie. Też Lucenko tutaj właśnie temu panu, który był tutaj na Bezpiecznym Krakowie, naczelnik odpowiadał, że niejednokrotnie interwencje na parkingach są podejmowane w wyniku zgłoszeń mieszkańców. Że dzwonią mieszkańcy, że ktoś już stoi. No i, także to jest kwestia postrzegania. No i dlatego no, rozmawialiśmy właśnie o tym ewentualnym porozumieniu dzielnic, czy to właśnie no, żeby z tych dzielnic, które obejmuje nasz tutaj nasz region, nasz oddział, żeby po prostu stworzył takie pisma wspomagające, bo to jest najgorsze. Proszę Państwa, spotkanie porozumienia dzielnic odbędzie się w poniedziałek, będzie na Jadzie Kolasa. Mam nadzieję, że ten problem przedstawi w sposób czysty i czytelny i uzyska aprobatę kolegów z innych dzielnic. Zgłaszał się kolega Leszek Zaleński. Tak, ale to generalnie chciałem do tego dołączyć, że propozycja była taka, to już się powiedział, że żeby wszystkie trzy dzielnice wystąpiły, te, które obsługuje ten nasz rejon, nasz oddział szósty z panem Pokutą, wystąpiły z wnioskiem o wspomożenie tego oddziału, zasoby po prostu ludzkie, żeby oni po prostu byli widoczni. Bo zresztą naczelnik powiedział też, że prawdopodobnie będzie lato i może być taka sytuacja, że zabiorą mu znowu stąd z dwie, trzy albo cztery osoby na patrol do rynku głównego, bo to będzie znowu priorytet. A my tu oczywiście będziemy znowu jeszcze ubości o przynajmniej cztery osoby. Więc to zresztą to była jego też sugestia, że on bardzo chętnie napisze, tylko jeżeli te trzy dzielnice, które on obsługuje, wesprą go jeszcze w jego, że tak powiem, potrzebach, działaniach, to może się coś udało u pana Młota coś utargować. Sprawę załatwia 15 osób. 15 da, tak by policzył. Tak policzył. Myśmy sugerowali, żeby więcej wystąpił, bo i tak mogę. Żeby wrócił do stanu 48 osób przed roku czy półtora. Tak. Będzie ciężko, ale można spróbować. Proszę Państwa, będziecie walczyć, tak, na Komisji Praworządności. Podejrzewam, że w czerwcu będziecie mieli pismo pana Pokuty, w którym prosi o środki. Mieliśmy wczoraj. Na przyszły rok. To świadczy o tym, jak jest. Natomiast jeżeli chodzi o taką uchwałę intencyjną, to niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmą inne dzielnice, tu mówimy o 16 i 15, to my i tak podejmiemy tą uchwałę, bo mam nadzieję, że Komisja Praworządności się do tego przychyli i złoży stosowny wniosek i na najbliższej sesji, czyli czerwcowej, podejmiemy tę uchwałę. Proszę, ja bym... Bardzo proszę. Szanowni Państwo, nie jest do końca ze Strażą Miejską tak,
chodnik przy Kisielskiego mają jedyny chodnik na terenach, gdzie przylegają do posesji prywatnej. Żywie są non-stop. Sprawdzanie palenia w piecach, dosłownie 10 minut była interwencja. Od chwili rozpoczęcia palenia drzewem w piecu do chwili podjęcia interwencji było 10 minut, po południu. To nie jest do końca tak, że ci panowie coś robią. Robią tam, gdzie jakieś efekty mają. A natomiast jak jest tu Grzesiek opowiadał, jak chuligani byli na tym, to obeśli z daleka. Z daleka. I nie czarujmy się, czy to będzie 15, czy 20 straży miejskiej, nic nie będzie z tego. Straż miejska, moje zdanie jest taka... Dziękuję. Czy już kolega skończył? Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w punkcie 5? Nie widzę. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 6. Oświadczenia i komunikaty. Może zacznę od tego. Wpłynął taki mail na moje ręce o następującej treści. Szanowny panie przewodniczący, jutro odbywają się sesje czterech dzielnic w Krakowie. O godzinie 17:00 dzielnica 15, ulica Miśnieńska, 17:30 dzielnica 16, osiedle Kalinowe, również 17:30 dzielnica 17, ulica na Stoku i o godzinie 18:00 dzielnica 1, rynek Leparski. Chciałbym jutro odwiedzić wszystkie te sesje i przedstawić informacje na temat Stowarzyszenia Krakowskich Radnych Dzielnicowych. Jeżeli wyrazi pan zgodę, chciałbym przedstawić informacje w pana dzielnicy. Na dole treść informacji. Informacja nie będzie trwała dłużej niż 2 minuty, później udaje się na sesję dzielnicy pierwszej. Z powodów pokrycia się terminów sesji dzielnic 16 i 17 bardzo proszę o umożliwienie mi przedstawienia informacji po moim przyjściu z sesji dzielnicy 16 po zakończeniu prac nad daną uchwałą przed przejściem do następnej uchwały, tak żebym mógł też zdążyć na sesję dzielnicy pierwszej. Zdaję sobie sprawę, że proszę o wiele, ale tylko w ten sposób jestem w stanie odwiedzić 4 dzielnice w ciągu jednego dnia. Chciałbym, żeby każdy radny mógł usłyszeć o stowarzyszeniu, zanim odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne w dniu 3 czerwca. Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. Podpisał pan Łukasz Wantuch, radny 3 dzielnicy. No ja wyraziłem zgodę, że udostępnię mu głos, niech przedstawi państwu to, co ma do powiedzenia, ale jeszcze go nie ma, więc podejrzewam, że my skończymy sesję, a on jeszcze nie dotrze. Dlatego na razie tą informację państwu przekazuję, bo jakby się pokazał, to ja przerwę i w tym momencie oddam mu głos, żeby mógł przedstawić to, co ma do powiedzenia. Teraz następna sprawa, którą chciałbym państwu przedstawić. Mianowicie z Wydziału Skarbu Miasta przyszło pismo następującej treści. Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż w zakresie swojego działania podejmuje czynności mające na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości położonych na terenie gminy miejskiej Kraków, zaś priorytetem w tych sprawach jest dbanie o interes majątkowy gminy miejskiej Kraków. Działania takie dotyczą m.in. postępowań sądowych, których wnioskodawcami są osoby fizyczne. Osoby te w toku postępowań sądowych dotyczących zasiedzenia nieruchomości przedstawiają wyjaśnienia oraz zeznania świadków o tym, w jaki sposób w ciągu kilkudziesięciu lat nieruchomości były zagospodarowane. Wobec powyższego, a także mając na względzie ochronę interesów gminy miejskiej Kraków, Wydział Skarbu Miasta gromadzi dokumentację pozwalającą na weryfikację twierdzenia wnioskodawcy.
tym celu tutejszy wydział poszukuje ewentualnych świadków, których wiedza pozwoliłaby na skuteczną ochronę interesów gminy miejskiej Kraków w postępowaniu sądowym, czyli na zachowanie majątku gminnego w stanie nieuszczuplonym. W związku z tym, a w szczególności w związku z czynnościami podejmowanymi w zakresie ustalenia wcześniejszego sposobu zagospodarowania działki ewidencyjnej nr 42 o powierzchni 7240 m2, obręb 3, Kraków Nowa Huta, wyrys z mapy w załączeniu położonych przy ulicy Gustawa Marcinka, Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa zwraca się do pana przewodniczącego z uprzejmą prośbą, stosownie do posiadanej wiedzy w tym zakresie, względnie wiedzy o świadkach, o udzielenie informacji, w jaki sposób i przez kogo działka nr 42 była wykorzystywana w okresie do 2005 roku. Wobec faktu, iż niniejsze działania mają na celu weryfikację twierdzeń państwa Janiny i Piotra Poznańskich z wniosku, których prowadzone jest postępowanie sądowe o zasiedzenie prawa własności powołanej wyżej działki stanowiącej własność gminy miejskiej Kraków, to jest warte w trybie artykułu 172 Kodeksu Cywilnego, pozyskiwanie wyjaśnień od wyżej wymienionych wydaje się być nieuzasadnione. Celem uzyskania szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem, i to jest podany numer telefonu, z podinspektorem Rafałem Miller. Za wszelką udzieloną pomoc i udostępnioną dokumentację w tej sprawie Wydział Skarbu Miasta uprzejmie dziękuję. Jest do tego załączona mapka, tu chodzi o działkę przy ulicy Marcinka i to jest chyba kolegi Zaleńskiego rejonu. Ja nie mam żadnej wiadomości na temat. A ja chętnie później zobaczę. A jeżeli ktoś inny z państwa ma też informacje na temat tej działki, no to bardzo proszę, ja nie posiadam żadnej. Kolega Zaleński jest chyba radnym z tego rejonu, to trzeba jeszcze skonfrontować, a inni państwo no to nie wiem. To jest wszystko do wglądu, więc to można zobaczyć, oczywiście skserować, nie ma żadnego problemu. I to skserujemy po sesji. Teraz proszę państwa, następna sprawa. Pismo z Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa. Szanowni Państwo, w nawiązaniu do pisma z dnia 5 marca 2013 roku dotyczącego informacji odnośnie organizacji tegorocznego Dnia Otwartego Magistratu, pragnę przypomnieć, iż obchody 13 edycji Dnia Otwartego Magistratu odbędą się 2 czerwca 2013 roku w godzinach 10:45-17. Prezentacja dzielnic miasta Krakowa zostanie zorganizowana na sali Lea i sali Kupieckiej, gdzie dla każdej z dzielnic wzorem ubiegłego roku przewidziane jest osobne stanowisko. W związku z powyższym uprzejmie proszę, aby osoby, które z ramienia dzielnicy będą przygotowywać poszczególne prezentacje, rozpoczęły organizację stoisk dzień wcześniej, to jest 1 czerwca bieżącego roku w sobotę w godzinach 10:00-13:00. Pod magistrat podjeżdżać można będzie od ulicy Poselskiej. Podczas organizacji stoisk obecni będą pracownicy Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, którzy służyć będą Państwu pomocą przy przygotowaniu ekspozycji. Jednocześnie zwracam się z prośbą, aby materiały i eksponaty przygotowane przez Państwa w ramach prezentacji zostały zebrane po zakończeniu Dnia Otwartego Magistratu, to jest po godzinie 17 w dniu 2 czerwca. Podpisała Pani Dyrektor Beata Kowalówka.
Jak pan, to oczywiście te materiały dostał pan dyrektor działań, który będzie przygotowuje to stoisko. Natomiast tu ja mam prośbę do państwa, jeżeli ktoś z państwa radnych chciałby brać udział podczas tego dnia otwartego od godziny 10.45 do 17.00, to proszę taką chęć zgłaszać, no załóżmy do wtorku w przyszłym tygodniu, tutaj do pani Kasi, do sekretariatu, no i postaramy się ustalić dyżury w zależności od tego, ile osób się zgłosi, żebyśmy po prostu dyżurowali. Państwo wiedzą, bo to już nie po raz pierwszy, jak to jest, więc do wtorku i w oparciu możecie również sugerować państwo godziny, w których chcielibyście być. I proszę państwa, i w oparciu o te wasze zgłoszenia, bo i tak członkowie zarządu swoje godziny będą mieli, no i w zależności od ilości zgłoszeń od państwa damy znać. Będziemy starali się uwzględnić też godziny, które państwo podacie. Przypomnę jeszcze, kiedy to będzie 2 czerwca, czyli niedziela, w godzinach od 10.45 do 17.00. Jeżeli ktoś z państwa by mógł i miał ochotę, to serdecznie zapraszam. Zgłoszenia do pani Kasi do przyszłego wtorku. Dziękuję uprzejmie. Będąc na posiedzeniu komisji Dominika Jaskrzykowca do spraw reformy samorządu, pani Magda Basara przekazała odpowiedź, jaką otrzymała od pana prezydenta na swoją interpelację w sprawie czystości i porządku na terenie gminy. I postaram się państwu, ponieważ to jest temat, który interesuje wszystkich państwa, to ja tę interpelację państwu odczytam. Pani Magdalena Basara, radna miasta Krakowa. W odpowiedzi na pani interpelację w sprawie utrzymania czystości w Krakowie zgłoszono między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 23 kwietnia 013 uprzejmie informuję. Na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 012 obowiązek utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków przejęło Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. Szczegółowy zakres prowadzonych prac obejmuje m.in. opróżnianie koszy na śmieci, zbieranie odpadów komunalnych z terenów zielonych oraz utrzymanie czystości powierzchni utwardzonych. Zamiatanie. Zamiatanie to jest chodników, ulic, parkingów, placów będących własnością Gminy Miejskiej Kraków. Dzielnica pierwsza objęta jest stałym utrzymaniem czystości. Oznacza to, że na bieżąco opróżniane są kosze na śmieci, zbierane są wszelkie odpady komunalne z powierzchni utwardzonych. To jest chodników, placów, jezdni, terenów zielonych, pasów drogowych i wydzielonych torowisk. W roku bieżącym po okresie zimowym, to jest od 2 tygodnia kwietnia, wykonano prace związane z mechanicznym oczyszczeniem ulic i chodników. Obecnie prowadzone jest letnie oczyszczanie ulic i chodników w porze nocnej, gdyż przy tak dużym nasileniu ruchu pieszych nie jest możliwa praca sprzętu w dzień. Zwiększona częstotliwość utrzymania czystości dotyczy także tzw. mini centrów, to jest terenów ważnych dla wizerunku miasta oraz o wzmożonym ruchu turystycznym. Takie centra to rejon Placu Centralnego imienia Ronalda Reagana, Rynku Podgórskiego, Salwatora, Błoń, ulicy Królewskiej. Prace w tych rejonach wykonywane są zgodnie z ustalonym harmonogramem, to jest opróżnianie koszy na śmieci i zbiór odpadów komunalnych odbywa się 3 razy w tygodniu. Pozostałe tereny utrzymywane są w czystości interwencyjnie
gdy występują warunki zimowe i zalega pokrywa śnieżna, prowadzone są prace w zakresie ograniczonym do opróżniania koszy. Gwarancją odpowiedniej częstotliwości wykonywanych prac, pozwalającej tym samym na objęcie stałym utrzymaniem czystości terenów, które dotychczas utrzymywane są interwencyjnie, jest coroczne utrzymywanie na tym samym poziomie wysokości środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie czystości w mieście. Taka sytuacja miała miejsce tylko w roku 09, w którym budżet przeznaczony na utrzymanie czystości zabezpieczał potrzeby w tym zakresie. Aktualnie, to jest od kwietnia do końca bieżącego roku, głównie ze względu na długą i kosztowną zimę, na utrzymanie czystości pozostało około 7 milionów złotych. Planowana kwota to 13 800 000. Kwota ta nie jest w stanie pokryć kosztów codziennego opróżniania koszy na śmieci. Ze względu na długi okres zimowy, dopiero 8 kwietnia bieżącego roku przystąpiono do mechanicznego oczyszczania ulic. Ilość nagromadzonego piasku, błota i zeschłej liści powoduje, że prace te wykonywane są wolniej. Zazwyczaj czas niezbędny do pozimowego oczyszczania ulic wynosił około 1,5 do 2 miesięcy. Ze względu na duży ruch w mieście, prace te także wykonywane są w godzinach nocnych. W ciągu dnia prace mogą być wykonywane jedynie na nielicznych ciągach komunikacyjnych. Duży problem stanowią również parkujące samochody. W tych miejscach prace muszą być wykonywane ręcznie, co również wydłuża czas realizacji. Dodatkowo każda zmiana warunków atmosferycznych, to znaczy intensywne opady deszczu, śniegu, spadki temperatury do 0 stopni Celsjusza, uniemożliwia podjęcie prac i jest powodem ich opóźnienia. Obowiązki w zakresie utrzymania czystości dotyczą także właścicieli nieruchomości, których granice bezpośrednio przylegają do drogi publicznej, a także tych, jakie zostały udostępnione publicznie. Stosownie do zapisów artykułu 11 pkt 1 i 2 Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia, właściciele nieruchomości obowiązani są do przepięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej dla ruchu pieszego, chodnika, położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości zgodnie z artykułem 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach. Na negatywny odbiór estetyki w przestrzeni publicznej wpływa zatem także w znacznej mierze stan chodników przylegających do drogi publicznej, które nie są sprzątane przez podmioty do tego zobowiązane. W utrzymaniu Gminy Miejskiej Kraków pozostaje jedynie nieznaczna część chodników. Za utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych, bez względu na kategorię tych dróg, odpowiada MPK S.A. w Krakowie na podstawie umowy, i tu jest podany numer tej umowy, z dnia 30 sierpnia 2011. Za utrzymanie czystości terenów zielonych będących własnością Gminy Miejskiej Kraków w zakresie zbierania odpadów odpowiada MPO spółka z OO, natomiast za koszenie traw, grabienie i usuwanie opadów liści i gałęzi odpowiedzialny jest ZIKiT. ZIKiT pozostaje obecnie jednostką odpowiedzialną za utrzymanie czystości i porządku na obszarze zieleni miejskiej usytuowanej poza obszarem pasa drogowego, drogi publicznej
a także na terenie parku. Liście opadłe z drzew usytuowanych na przedmiotowych terenach zostały wygrabione i wywiezione jesienią 012. Niniejsze działania odebrano jako wykonane odpowiednimi protokołami odbioru. Jednocześnie na bieżąco zamiatane są alejki i chodniki, a także opróżniane kosze na śmieci. Prace te są codziennie kontrolowane przez inspektorów z IKIT-u. Przy czym wykonawcy prac są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia ewentualnych uchybień w zakresie świadczonych usług pod rygorem naliczenia kar umownych zastrzeżonych na rzecz Gminy Miejskiej Kraków. Z uwagi na zmniejszone środki finansowe na utrzymanie zieleni w 013 zakres prac musiał zostać ograniczony. Zrezygnowano m.in. z wiosennego grabienia trawników, wygrabienia resztek liści, połamanych gałęzi i innych nieczystości. Ad 3. Za utrzymanie czystości terenów będących do 2009 roku w zarządzie ZBK w zakresie opróżniania kosi na śmieci, zbierania odpadów z terenów zielonych oraz utrzymania czystości powierzchni utwardzonych, zamiatanie, to jest chodników, parkingów i ulic, odpowiada MPO. Za utrzymanie zieleni, koszenie, grabienie odpowiedzialne jest ZIKI. Nie wszystkie tereny będące w zarządzie ZBK zostały przekazane w utrzymaniu. W porozumieniu zawartym pomiędzy ZBK a ZIKIT-em aktualnie część obowiązków przejęło MPO. W utrzymanie zostały przekazane konkretne działki. Dodatkowo część przekazanych terenów jest utrzymywana samodzielnie przez wspólnoty mieszkaniowe na drodze porozumienia poszczególnych wspólnot z MPO oraz ZIKIT-em. Prace na terenach osiedlowych przekazanych ZBK w zakresie opróżniania koszy na śmieci i zbierania odpadów z terenów zielonych prowadzone są przez MPO zgodnie z przyjętym przez spółkę harmonogramem dostosowanym do wysokości zabezpieczonych w budżecie miasta Krakowa środków finansowych na ten cel. Z uwagi na ograniczone środki finansowe MPO nie ma możliwości zwiększenia liczby koszy ulicznych. Aktualnie na terenie miasta znajduje się 4,5 tysiąca sztuk koszy. Problem przepełnienia koszy nie wynika z ich niedostatecznej liczby, ale z faktu, że mieszkańcy, zwłaszcza w godzinach późnowieczornych lub wczesnoporannych, podrzucają do koszy ulicznych odpady komunalne z gospodarstw domowych, zmniejszając w ten sposób swoje koszty za wywóz odpadów, podpisał pan prezydent Majchrowski. Proszę Państwa, uznałem tą sprawę za ważną, bo zarówno ja, jak i Państwo otrzymujecie uwagi od mieszkańców, że jest brudno, że jest, są niesprzątane tereny zielone. Ja to pismo przekażę, dlatego przeczytałem, żeby wszyscy go usłyszeli, a przekażę to jeszcze do Komisji Praworządności. Jeżeli komisja ma jakieś uwagi do tego pisma, to przekażemy je Magdzie Basarze, pani radnej Rady Miasta, która się ustosunkuje przy naszej pomocy do odpowiedzi pana prezydenta Majchrowskiego. Nie wiem, czy kolega przyszedł? Przyszedł, dobra. To proszę Państwa, to na razie tyle. To pismo będzie na Komisji Praworządności, a jak Państwu sygnalizowałem na wstępie tego punktu, że odwiedzi nas pan Łukasz Wantuk, radny trzeciej dzielnicy. Jest pan Łukasz, przedstawię pan Państwu i w związku z powyższym oddaję panu głos. Łukasz Wantuk, radny trzeciej dzielnicy. Bardzo chciałbym podziękować panu przewodniczącemu, że zgodził się w tym punkcie przedstawić, żebym przedstawił tę informację z bardzo prostego powodu. To już jest trzecia sesja rady dzielnicy moja w dniu dzisiejszym, a czeka mnie jeszcze jedna w pierwszej dzielnicy. Także bardzo dziękuję, że pan przewodniczący się zgodził. Miałbym prośbę tutaj o rozdanie, szybciutko jeszcze rozdam tą informację. Bardzo bym prosił, żeby dla państwa prosić o rozdanie. Cała moja mowa potrwa 2 minuty. Tutaj jeszcze proszę do państwa. Stowarzyszenie Krakowskich Radnych Dzielnicowych. Jaka jest idea tego stowarzyszenia?
Jesteśmy jednostką pomocniczą, słabą, często lekceważoną przez różne instytucje miejskie. Idea jest taka, żeby się zjednoczyć, żeby z 372 radnych dzielnicowych słabych stworzyć jedną silną organizację. Nasza organizacja ma zawierać głos w sprawach dotyczących dzielnic, ale również w sprawach wykraczających poza dzielnicę. To ma być organizacja ponadpartyjna, czyli skupiać radnych dzielnicowych będących członkami różnych partii politycznych, ale również będących kandydatami, będących osobami niezależnymi. Nie chcemy tutaj działać w opozycji w stosunku do konwentu przewodniczących, wręcz przeciwnie, chcemy aktywnie współpracować z przewodniczącymi. Mówię to w formie oznajmującej, dlatego że mamy już w tym momencie 24 radnych, którzy wstępnie zgłosili się do prac w stowarzyszeniu, a zgodnie z ustawą o stowarzyszeniu wystarczy tylko 15. Myślę, że będzie nas dużo więcej. Myślę, że będzie nas aż na tyle osób, że będziemy mogli wystąpić do przewodniczącego Rady Miasta Krakowa z prośbą o to, żebyśmy się spotykali raz w miesiącu właśnie w sali Wyspiańskiego, czyli w głównej sali Rady Miasta Krakowa. Jeżeli w tym momencie jest nas 24, a zawsze później, jak się powoła stowarzyszenie, nadchodzi więcej osób. Jakie będą cele tego stowarzyszenia? Dwa podstawowe są już wymienione w tym tekście. Pierwsze to są sołectwa. Rada Miasta Krakowa przewidziała możliwość tworzenia sołectw w statucie. Pytanie, jaka jest opinia dzielnic? Czy my jesteśmy za, czy my jesteśmy przeciwni tym sołectwom? Będzie miało to duży wpływ na nie tylko dzielnice, w których powstaną sołectwa, ale również na dzielnice okalające. Okalające też zmienią się wtedy granice. Druga rzecz, wybory do rad dzielnic. Czy powinny być połączone z wyborami samorządowymi, czy też powinny być organizowane osobno, a może prowadzić pięcioletnią kadencję rad dzielnic i połączyć już na trwałe wybory do rad dzielnic z wyborami prezydenta Polski. Czyli wtedy wybory do rad dzielnic odbyłyby się w roku 2015, a nie w roku 2014. Każdy z członków tego stowarzyszenia będzie mógł zgłosić własny pomysł, własną inicjatywę. Jeżeli przekona pozostałych członków, będziemy to przyjmować w formie uchwały. Uchwały, która będzie przegłosowywana przez wszystkich członków stowarzyszenia i w sposób tajny. Chodzi o to, żeby pracę stowarzyszenia odseparować trochę od bieżącej polityki i samorządowej, i tej, która się dzieje w dzielnicach. Mogą Państwo zapisać się do tego stowarzyszenia później. 3 czerwca o godzinie 18 będziemy mieli pierwsze spotkanie. Mogą Państwo przyjść później. Jeżeli Państwo teraz wstępnie, powtarzam słowo wstępnie, bo ostateczna decyzja i tak jest podejmowana dopiero podczas spotkania, wypełnią ten formularz, zgłoszą się, to daje to Państwu dwa plusy. Po pierwsze, biorą Państwo udział w pracach nad statutem. Tworzymy statut, pojawiają się różne koncepcje. Jest na przykład koncepcja, żeby zaprosić byłych radnych dzielnicowych. Nie tylko obecnych radnych, ale również byłych. To, co uchwalimy, będzie zależało tylko od nas. Druga rzecz, zarząd. Będziemy wybierać zarząd, który będzie pełnił funkcję głównie, wyłącznie funkcję administracyjną i prezentacyjną, ale jeżeli Państwo zapiszą się w tym momencie, będą Państwo mogli ubiegać się o udział w zarządzie. Ci, co przyjdą później, przyjdą już po prostu na gotowe. No właściwie tyle, jeżeli chodzi o tą część taką stowarzyszenia. Dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś z Państwa ma pytania do Pana Radnego, to bardzo proszę. Mogę? Bardzo proszę. Jest Pan młody brat, z tego co wiem, to jest Pan 3 lata. Szanowny Panie, od dłuższego czasu toczy się, czy ma być 8, czy 12, czy ileś dzieci. I obawiam się, że Pańska inicjatywa może wylać dziecko z kąpielą, że nie będzie 380 rady, tylko będzie 8 dzielnic i tego. Nie wiem, czy się Pan nad tym zastanowił, bo reprezentacji mamy tyle. Tylko wie Pan, jak na komisję Jaśkowca w miesiącu kwietniu z przedstawicieli dzielnic byłem jeden jedyny, ale to co Pan będzie tak? W ogóle trzeba zmobilizować zarządy dzielnic do działalności i radnych, a nie próbować powoływać następne stowarzyszenie. Tu mamy straż porządkową, czy tu się co tak chyba strażniczych działań mamy aż za dużo w Polsce. Stowarzyszeń mamy ponad 12 tysięcy. Różne te stowarzyszenia się kojarzą. I z przekrętami się kojarzą. Są takie stowarzyszenia. Nic Pan nie mówi o tym, kto będzie finansował w ogóle obsługę tego. Bo to obsługa też kosztuje. Papier, nie papier, salę. Wszystko kosztuje. Kto Pana będzie finansował? Proszę Pana, ja jestem już 15 lat, prawie 15 lat radny i na pewno do Pańskiego Stowarzyszenia nie będę należał. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych kolega Zaleń? A przepraszam, mógłbym tylko odpowiedzieć na to pytanie? Może wszystko. Dobrze, pytania właśnie, bo ja mam też pytanie do Pana.
Pan co, bo tak zrozumiałem z tego, że te badania tego Stowarzyszenia Krakowskich Rad Dzielnicowych ma na celu m.in. wyartykułowanie, tak to rozumiem, głosów radnych dzielnicowych, generalnie rad dzielnic w sprawach bieżących, sprawach załatwienia spraw nam najbardziej najbliżej, bliskich, czyli my, że tak powiem, pierwsi od mieszkańców. W związku z tym mam pytanie, wie pan, bo akurat pana nie było, byśmy na ten temat dyskutowali. Jaki pan ma pomysł? Od razu zapytam konkretnie pan, pańscy koledzy, jaki macie pomysł, żeby po prostu zmusić urzędników miejskich, a konkretnie urzędników, którzy pracują w Kicie, żeby te opinie, te wnioski, które my wysyłamy, różne pomysły nasze, prośby o konsultowanie z radami dzielnic, na przykład zmian komunikacji miejskiej. Jaki macie, niech mnie pan przekona w tym momencie, spróbujmy chociaż przekonać, jaki wy macie sposób na to, żeby zmusić urzędników w Zygicie pracujących do tego, żeby się przejmowali głosami waszego stowarzyszenia. Doskonale pan wie jako radny dzielnicowy, że wszystkie wnioski, pisma, które czasami, o które my prosimy, dostajemy, znaczy my się dowiadujemy albo z internetu, albo swoimi drogami, kanałami, które mamy, że jakieś zmiany zostały wprowadzone, a jest napisane, że była konsultacja z radami dzielnic. Ja powiem panu, dam panu konkretny przykład. Bardzo wam przepraszam, czy jeszcze ktoś z państwa ma jakieś pytania do pana? Nie ma, proszę bardzo. Kolega Kawa czeka na odpowiedź, no i kolega Zajęcy. Da panu konkretną odpowiedź. Dyskutujemy od tygodnia nad propozycją zwrócenia się z listem do prezydenta w sprawie zmiany WZ-ek. Na pewno u państwa w dzielnicy jest komisja rozwoju przestrzennego i tak zajmująca się opiniowaniem WZ-ek. My na sesjach Rady Trzeciej Dzielnicy często dyskutujemy, mamy bardzo ostre dyskusje na temat opiniowania. Te dyskusje są kompletnie niepotrzebne, te dyskusje nic nie dają. To, czy my zaopiniujemy WZ-kę pozytywnie czy negatywnie, nie ma żadnego znaczenia. I jest koncepcja, żeby wystąpić właśnie, już jak powstanie stowarzyszenie, z listem do prezydenta, żeby zmienić zarządzeniem prezydenta pewne szczegóły dotyczące rozpatrywania WZ-ek. Jeżeli opinia Rady Dzielnicy jest pozytywna, to wtedy prezydent w pewnym małym zakresie, oczywiście bardzo niewielkim zakresie, bo nie może to zarządzenie naruszać ogólnych przepisów prawa, czyli rozporządzenia, ustawy o prawie budowlanym. Ale generalnie chodzi o to, żeby skłonić inwestorów po to, żeby po pierwsze przychodzili na Rady Dzielnic i na Komisję Budownictwa, bo u nas w Trzeciej Dzielnicy nie widziałem ani razu inwestora, nie wiem jak u państwa to wygląda. I po to, żeby stworzyć pewną osobną drogę prawną dla pozytywnych WZ-ek. Jeżeli na przykład decyzja Rady Dzielnicy będzie negatywna w stosunku do budynku ze względu na przykład na zbyt małą liczbę miejsc parkingowych, bo to się zdarza najczęściej, a Wydział Architektury powie, nie, my jednak dajemy pozytywa i ta opinia Rady Dzielnicy jest kompletnie bez znaczenia, to wtedy prezydent w tym zarządzeniu wymusi na tym urzędniku, że musi przyjść na sesję Rady Dzielnicy w swoim własnym czasie po godzinach pracy lub nawet w powiedzmy godzinach pracy. I to skłoni tych urzędników do tego, żeby chociaż zastanowili się nad tym, co wymyśli Rada Dzielnicy. Bo jeżeli on ma opinię pozytywną, opinię odmienną, to będzie musiał przyjść chociażby na tą sesję Rady Dzielnicy i wysłuchać tego, co radni mają do powiedzenia. I to można zrobić zarządzeniem prezydenta i to może właśnie temu ma służyć stowarzyszenie. I nad tym dyskutujemy już od ponad tygodnia na ten temat i to będzie jedna z pierwszych inicjatyw. Co do tego, co pan powiedział, no żyjemy w wolnym kraju. Mamy wolność stowarzyszeń, stowarzyszenia można zakładać, można wstępować, można wychodzić. Jeżeli pan nie chce brać udziału w pracach stowarzyszenia, oczywiście ma pan do tego pełne prawo i w pełni szanuję pana decyzję. Co do ilości dzielnic, uważam, że problemem nie jest to, ile jest dzielnic w Krakowie, czyli będą ich 4, czy 8, czy 12. Problemem jest to, że rady dzielnic mają zbyt małe kompetencje. A te małe kompetencje wynikają z tego, że jesteśmy tylko jednostką pomocniczą samorządu terytorialnego, opisywaną w paru artykułach w ustawie o samorządzie terytorialnym i na dobrą sprawę opieramy się wyłącznie na statucie, który jest uchwałą Rady Miasta Krakowa, czyli aktem prawa lokalnego. Idea jest taka, jeżeli powstanie to stowarzyszenie skupiające również ludzi, którzy zajmują się tymi rzeczami. Ja na przykład jestem członkiem zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Krakowie i mam pewne przełożenie na niektórych polityków krakowskich. Utrzymuję też pewne kontakty z różnymi osobami. Idea jest taka, jeżeli się zgromadzimy, możemy na przykład stworzyć, sami napisać ustawę. Ustawę na przykład o radach dzielnic. Żeby istniał akt prawny osobny regulujący pracę rad dzielnic, żeby nie było tak, że na przykład jutro Rada Miasta Krakowa ma fantazję i rozwiązuje wszystkie rady dzielnic. Teraz mogą to zrobić. Nie jesteśmy w żaden sposób zabezpieczeni.
piszemy taką ustawę konkretną, robimy konferencję, zapraszamy posłów z okręgu numer 13, zapraszamy Rady Miasta Krakowa, zapraszamy prezydenta, próbujemy ich przekonać i zebrać na przykład 15 podpisów, czy wystąpić z inicjatywą obywatelską, żeby zmienić zasady działania rad dzielnic. To, jakim będziemy stowarzyszeniem, będzie zależało wyłącznie od nas, od radnych, którzy się zapiszą. Jeżeli będziemy aktywni, jeżeli będziemy potem poświęcać swój czas i pieniądze, a ja na przykład w tym miesiącu mam zamiar odwiedzić wszystkie rady dzielnic, w tym dniu odwiedziłem już, to jest trzecia, będzie czwarta, we wtorek byłem na trzech radach dzielnic, to też myślę, że w pewien sposób pokazuje moje zaangażowanie w ten projekt. Wszystko będzie zależało od nas. Co do finansowania. Jedna zasada, o której nie wspomniałem, no bo to jest temat rzeka, jest pełna jawność. Być może będą wprowadzone jakieś małe składki, 2-3 zł miesięcznie. Jeżeli będzie coś takiego zrobione, jeżeli będziemy dostawać jakieś finansowanie zewnętrzne, na przykład z Unii Europejskiej, wszystko będzie na stronie internetowej. To, co się dzieje z tym stowarzyszeniem, przejrzystość finansowa ma być wzorem do naśladowania nawet przez instytucje miejskie. Każda złotówka będzie na stronie internetowej, wykaz wszystkich członków, imię, nazwisko, dzielnica, mniej więcej, bez danych adresowych, no bo po co, ale generalnie opanować pełna jawność, tak żebyśmy mogli po prostu być dumni z tego stowarzyszenia, że jesteśmy członkiem jakiegoś organu ponaddzielnicowego. Mogę? Bardzo proszę. Tyłem uzupełnić. Jak pan ludzi nie wprowadza odnośnie WZT. Proszę pana, to jest akt wyższego rzędu i żadna uchwała dzielnicy czy rady miasta nie wstrzyma pod kątem parkingów, miejsc parkingowych tego. Wstrzymania WZ-ki, proszę pana, bo taką WZ-kę ktoś zaskarży i prezydent za to odpowiada i padła bujne. Ale ja to powiedziałem przed chwilą, że możemy zmienić w bardzo niewielkim zakresie, nie proszę możemy zmieniać rozporządzeń, możemy zmienić tryb działania wydziału architektury. Nie, proszę pana, nie może pan, bo nie może pan, jest pan jednostką pomocniczą i pan prezydent nie będzie działał wbrew ustawie zasadniczej sejmowej. Proszę pana, ale ustawa sejmowa nie określa ilości miejsc parkingowych. Po prostu wolny rynek. Ale ja tak i mówiłem. Ale mówił nie, pan. Ja mówiłem inaczej. Ja słyszałem, co pan. Nie, ja mówiłem wyraźnie. A prezydent nic nie może w tym zakresie. Proszę, nie mieszajmy zarządzeń, rozporządzeń i ustaw. To są różne rzeczy. Ja jestem prawnikiem z wykształcenia. Rozporządzenie i ustawa to są akty prawa powszechnie obowiązującego. Jest hierarchia. Od konstytucji aż do uchwał Rady Miasta Krakowa. Zarządzenie prezydenta jest aktem prawa wewnętrznie obowiązującego i zarządzeniami prezydent reguluje na przykład pracę Wydziału Architektury. I prezydent zarządzenie może ustalić, że jeżeli opinia jest dzielnicy negatywna, a Wydział Architektury daje ocenę, opinię pozytywną, to taki urzędnik musi przyjść na sesję Rady Dzielnicy. I to prezydent może to zrobić. Pan zaprosi, to przyjdzie. W drodze, tylko zaproszenie jest zaproszeniem, które może urzędnik albo się dostosować, albo nie. Zarządzenie prezydenta jest już wiążące dla urzędnika z konsekwencjami wynikającymi z prawa pracy. I to są te rzeczy. Nie możemy za dużo zmienić, to jest oczywiste. Myślę, że to wyraźnie wyartykułowałem, że nie możemy zmieniać rozporządzeń i ustaw. Możemy mieć wpływ na zarządzenia, możemy mieć wpływ na akty prawa miejscowego, jakim są uchwały Rady Miasta Krakowa, a wykorzystując nasze znajomości, kontakty pozadzielnicowe, też mieć wpływ na jednostki wyższe. Jest to wszystko, co będzie tylko wyłącznie od nas zależało, co chcemy osiągnąć, w jaki sposób, jakie będzie zaangażowanie. Życzę powodzenia. Dziękuję ja bardzo. Kolega Stanisław. Pan będzie stowarzyszenie inwestorzy, będą radni, będą. Ja jak mi jestem dzisiaj nad radnym w 9.17 i może z dwa razy bym tutaj zaprosił radny miejski na sesję. A tak jak nie wiem, okej, i są dwie możliwości. Albo możemy to zaakceptować i uznać, że to jest coś absolutnie normalnego. Nic pan nie zrobił. Ja panu mówię. 3 miesiące temu u nas na Rady Dzielnicy była pani Marta Patena, która nam tłumaczyła zarządzenie, jak będzie wyglądała reforma edukacji. Wszystko zależy, wie pan, nie wszystko da się zapisać przepisami prawnymi, wiele też zależy od... Teraz panu powtarzam, dwóch radnych zabłądziło tutaj na sesję naszą, a jak są, to są dalej w rezorcie, które są w okazji. Ja pan jeszcze odpowiedział. Jeszcze jedno. Ja byłem w stanie dzielnicy, na której było dwóch radnych dzielnicy. Był Marcin Szymański z PiS-u i to drugi była pani Siałkowska i to była dzielnica. Są miasta, na to nie mam wpływu. Na to nie mam wpływu żadnego. Mogę odpowiadać za to, co ja robię. Nie mam wpływu na to, co robią radni miasta Krakowa. Szanowny panie, jest pan przedstawicielem dzielnicy, które jedyna w mieście Krakowie nie udzieliła absolutorium. Wie pan, moje zdanie jest takie, że wy po prostu się rozrabiacie w tej dzielnicy. Za dużo tam jest mądrych ludzi, za mądrych ludzi. I rozumiem, że funkcjonował. Ja na przykład
przewodniczącego bardzo ceniłem właśnie. A za pana sytuacja w dzielnicy? Ale Prymana to sytuacja zależy od radnych. Prymana u nas nie ma ani PO, ani PiS-u, ani PSL-u. Są radni dzielnicy. Tam szyld partyjny zostawia się go za drzwiami. Ale to znaczy ja tak dziękuję za to, że pan przedstawił jeszcze koleżanka Kolasa i kolega Marczak chcą zabrać głos. Proponuję, żebyśmy mówili tylko w kontekście stowarzyszenia, a nie dzielnicy. Jadzia zrezygnował, jeszcze kolega Marczak. Ja mam do pana pytanie takie proste. Pan się wyraził, że nie wiem. Czy akurat na temat tych sołek, to że się zmienią granice czego? Miasto będzie mniejsze? Mogą być granice dzielnic zmienione po pierwsze i wewnątrz samej dzielnicy oczywiście też będą zmiany. No jeżeli wykroimy sołectwa, wójtów, to siłą rzeczy wpłynie to też na liczbę radnych. Przy czym jest jeden wielki problem, bo liczba radnych jest na sztywno ustalona w ustawie o samorządzie terytorialnym, wynosi 21 radnych w jednostkach pomocniczych, które liczą więcej niż 20 tysięcy mieszkańców i 15 w jednostkach pomocniczych, które liczą mniej niż 20 tysięcy. Na przykład jest tylko jedna dzielnica w Krakowie, jest to dzielnica Worek Fałecki, która ma 15 radnych. Więc ja sobie nie za bardzo wyobrażam, jak to jest możliwe, że na przykład tak jak u Państwa zostanie 21 radnych i nagle pojawią się jeszcze wójtowie, sołectwa, czyli 21 radnych, plus jeszcze dojdzie kilku wójtów, plus jeszcze dojdą dodatkowe jednostki pomocnicze i wtedy z jednej dzielnicy, gdzie było 21 radnych, nagle mamy 40 osób i mamy na przykład radnego, który ma jeden blok czy jedną dzielnicę w swoim okręgu wyborczym. O tym właśnie będziemy dyskutować, bo tego problemu nie da się załatwić uchwałą Rady Miasta Krakowa. Jest to błąd w ustawie, błąd, o którym wiedzą wszyscy od wielu lat. Powinny być widełki od 15 do 21, od 7 do 15 i Rada Miasta Krakowa w drodze uchwały sama ustala. Jest to błąd, będziemy o tym dyskutować. Może w ten sposób na przykład spróbujemy nakłonić posłów z okręgu 13, żeby jednak prowadzili te widełki. Nikt się tym nie zajmuje, bo wszystko mają potrzebując gdzieś, bo nie jest to, są ważniejsze rzeczy w państwie, które leżą, a tutaj taka trywialna rzecz jak radni dzielnicowi mają się tym zajmować. Właśnie po to ma powstać też to stowarzyszenie. Taką dyskusję, jaką mamy w tym momencie, to my mamy codziennie. Mailowo, telefonicznie rozmawiamy w gronie tych 24 radnych. To też celem tego stowarzyszenia jest też pewna integracja radnych. Po to, żeby się spotykać na kawie, nawet na jakichś wyjazdach integracyjnych poza miastem, poznawać się, no, być po prostu aktywną częścią naszego miasta. No wy macie swoje stowarzyszenie, a pan zakłada swoje stowarzyszenie, no. Dobrze, proszę państwa, bo my jesteśmy w trakcie sesji. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję koledze za to, że zaszczycił nas swoją obecnością. Próbował promować stowarzyszenie, materiały zostały rozdane, resztę się koledze przyda jeszcze na dalszą działalność. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękujemy. Ja również dziękuję bardzo. Życzę powodzenia. Dziękuję serdecznie. A my przystępujemy do dalszej części sesji. Do widzenia. Ja się odprowadź tam pana. Proszę Państwa, jesteśmy w dalszym ciągu w punkcie 6 oświadczenia i komunikaty. Mam drugą odpowiedź pana prezydenta miasta Krakowa na interpelację pani radnej Magdy Basary, a ta interpelacja dotyczyła współpracy z GIT-u z radami dzielnic, która, jak sami wiecie, jest fatalna. I teraz, co tu pan prezydent pisze? W odpowiedzi na pani interpelację w sprawie współpracy z GIT-u z radami dzielnic zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 24 kwietnia 013 uprzejmie informuję. Przeprowadzona w ZIKIT-cie restrukturyzacja ma się przyczynić do jeszcze bardziej efektywnej i przyjaznej mieszkańcom pracy jednostki. Nie rozmierzajcie. Opracowany projekt reorganizacji ma za zadanie między innymi zmodernizować dotychczasową strukturę organizacyjną pod kątem jednoznacznego przypisania odpowiedzialności oraz racjonalizacji liczby stanowisk kierowniczych
zmienić sposób zarządzania ZIKIT-em, przyspieszyć obieg dokumentów, zorientować pracę na procesy oraz ułatwić dostęp do informacji dla mieszkańców. Podjęte działania mają również skutkować zmniejszeniem kosztów funkcjonowania jednostki. Z powyższych względów od 15 kwietnia 2013 obowiązuje nowy regulamin organizacyjny ZIKIT-u wprowadzony przez dyrektora ZIKIT-u w dniu 12 kwietnia, zatwierdzony zarządzeniem prezydenta numer z dnia 12 kwietnia. Na mocy wyżej wymienionego aktu obowiązki w zakresie współpracy z radami dzielnic realizuje w porozumieniu z innymi zespołami zespół planowania. Kierownikiem wyżej wymienionego zespołu jest pani Ewa Mamuszka i tu jest podany numer telefonu. Podaję państwu, jakbyście chcieli skorzystać, 12 616 72 35. Zgodnie z etatyzacją zespołu planowania liczba inspektorów, którzy realizują przydzielone regulaminem obowiązki w zakresie współpracy z radami dzielnic została ograniczona w stosunku do poziomu obsady funkcjonującej w latach ubiegłych. Dodatkowo w związku z długotrwałą absencją od początku 2013 roku inspektorów prowadzących zadania rad dzielnic w celu wypełnienia obowiązków dotyczących bieżącej współpracy z radami dzielnic w zakresie powierzonym nowym regulaminem zespołowi planowania wyznaczane są zastępstwa spośród inspektorów obecnych w pracy. Należy zaznaczyć, iż ze względu na stopień skomplikowania tego typu zadań nie jest możliwe zastąpienie nieobecnych pracownikami bez odpowiedniego przygotowania. Przeprowadzone zmiany organizacyjne nie będą miały wpływu na realizację zaplanowanych przez Rady Dzielnic zadań. Pracownicy jednostki odpowiedzialni za przedmiotowe zadania zostali zobowiązani do dołożenia wszelkich starań, aby zostały one wykonane należycie i bez zbędnej zwłoki. Podkreślenia wymaga jednak, iż realizacja zadań dzielnic w znacznej mierze uwarunkowania jest dużym poziomem środków inwestycyjnych realizowanych przez ZIKIT. Aktualnie proporcja środków inwestycyjnych do bieżących dla wyżej wymienionych zadań wynosi 57% do 43%, podczas gdy w całości zadań w gminie przyjęto zasadę 35% do 65%. Większość wskazywanych zadań rad dzielnic ma charakter typowo remontowy. Równocześnie wiele dzielnic nie posiada przygotowanych zadań inwestycyjnych. Z powyższych względów jednostka będzie prowadziła ciągły monitoring podejmowanych uchwał rad dzielnic i stale współpracowała z zarządami dzielnic w celu realizacji planu na rok 2013. Dodatkowo aktualnie prowadzone są analizy stanu zaawansowania zadań dzielnic na podstawie podjętych dotychczas uchwał. Pozwoli to na podjęcie kroków mających na celu zminimalizowanie ewentualnych zagrożeń. Podpisał profesor Jacek Majchrowski, prezydent miasta Krakowa. Kolejne półprawdy. Proszę państwa, jak to jest z tym przyspieszaniem zadań? Mieliśmy dowód dokładnie dzisiaj, gdzie prowadziłem rozmowy z panią Jaką Zawszarską, to państwu nazwisko niewiele chyba powie. Chodziło o uruchomienie procedury przetargu na budowę parkingu i miejsc postojowych w osiedlu na Stoku, w którym to, że tak powiem, temacie. Okazuje się, że dwa działy, czy teraz zespoły, bo to tam nomenklatura, nazewnictwo, ale to są różne.
pani Zawrzowska doszła do wniosku, że tą procedurę powinien realizować dział pani Mamuszki i już znów odesłała te papiery do pani Mamuszki. Pani dyrektor Niedziałkowska jest chora w tej chwili i właściwie zastępuje pan dyrektor Cebula. Nie wiem, co dalej z tym fantem robić, bo już właściwie powinniśmy być po przetargu na zadanie pod nazwą budowa miejsc postojowych drogi dojazdowej w osiedlu na Stoku. I jesteśmy, nie wiem gdzie, nie powiem dokładnie, bo mnie nagrywają. Więc w związku z powyższym sytuacja jest w tej chwili dla mnie patowa. Już dawno powinno być po przetargu, zwłaszcza, że jeden przetarg został rozstrzygnięty na oświetlenie ulicy Marcinka, gdzie wylicytowano sumę 194 tysiące złotych, około 200 tysięcy, kosztorys inwestorski był na 400 tysięcy. My żeśmy zabezpieczyli środki w wysokości 80%, czyli 340 tysięcy. Na to zadanie poszło za 200 tysięcy w zaokrągleniu, 194 i tak dalej. I proszę Państwa, mnie to nie cieszy zupełnie, bo w końcu zaapelowałem na posiedzeniu komisji pana Jaśkowca we wtorek, żeby do pana dyrektora Cebuli, który był na tym spotkaniu, żeby inspektorzy zwrócili szczególną uwagę na jakość wykonywanych prac, bo proszę Państwa, obniżanie kosztów w nieskończoność o połowę, to musi się odbić kosztem jakości wykonywanych prac. I to nas nie obchodzi. Ja tu do Państwa apeluję jako radnych z poszczególnych rejonów, żeby się przyglądnąć robotom wykonywanym u Państwa, bo to, że ktoś wylicytował sumę, no, dla mnie jakoś niepoważną, musi skutkować obniżeniem jakości, a na to się nie możemy zgodzić. I to powiedziałem we wtorek publicznie na posiedzeniu komisji pana Jaśkowca do pana dyrektora Cebuli, który w tym momencie pełni obowiązki, zastępuje panią dyrektor Niedziałkowską, która jest chora. I podobno to się szykuje dłuższa choroba. Więc w związku z powyższym, wiecie, tak to jest, a z drugiej strony będziemy podejmowali decyzję, co zrobić z tymi około 140 tysiącami i to już w czerwcu, na sesji czerwcowej, gdzie je przesunąć, bo my tu w tej chwili mamy taką łamigłówkę. Z jednej strony na zadaniach zostają, z drugiej strony mamy te pule zadań inwestycyjnych i pule zadań bieżących i to też musi być zachowane, więc po prostu rozwiązujemy pewnego rodzaju krzyżówki. A cała wina, że jest taka sytuacja, wynika z faktu, że już około 3-4 lat toczyły się prace nad zmianą zadań, żeby z zadań priorytetowych i powierzonych przejść ogólnie na pulę zadań, pulę środków będących w dyspozycji dzielnicy na realizację zadań. I w tym momencie znikną pewne kłopoty wynikające z faktu, łatwiej będzie zachować tą proporcję zadań inwestycyjnych do powierzonych, jeżeli będziemy mieli jedną pulę, a nie pulę zadań priorytetowych, powierzonych, które przesuwamy w różne strony, po to z jednej strony, żeby zachować proporcje, z drugiej strony, żeby pozyskać, a z trzeciej strony jest jeszcze taka groźba, którą zaraz przeczytam, że te środki będące nadwyżką w przetargach mogą być nam zabrane. I mamy na to pismo, które zaraz Państwu przeczytam. Zanim do tego przejdę, to jeszcze chciałem tylko pokazać tu, bo to już jest po sprzątaniu na forcie, zgodnie z Państwa sugestią, na górze to jest po polsku, a tu na dole to jest po angielsku. Jest różnica na korzyść polskiego, tak? No. I teraz
proszę Państwa, następne pismo. Teraz przechodzimy do spraw stricte budżetowych. Zespół Ekonomiki Oświaty dotyczy planowania i realizacji prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w ramach uprawnień decyzyjnych dzielnic w związku z dokonywanymi przez Państwa przesunięciami zadań bieżących na zadania inwestycyjne. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie uprzejmie informuje, że zgodnie z obowiązującymi procedurami w Gminie Miejskiej Kraków dotyczącej instrukcji planowania wydatków inwestycyjnych i monitorowania realizacji inwestycji objętych uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwałą budżetową wprowadzono zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2012 roku wszelkie zmiany zarówno finansowe, jak i zakresu rzeczowego wymagają nie tylko państwa uchwał, czyli naszych, ale też zarządzenia prezydenta miasta Krakowa. Wszelkie zmiany podjęte na zadaniach inwestycyjnych będą mogły wejść do realizacji po zmianach w budżecie miasta Krakowa, co wydłuża proces wykonania zadania około 2 miesiące, a wręcz może uniemożliwić jego realizację. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonywanie zmian w zadaniach tylko w wyjątkowych sytuacjach. Tutaj niedługo się zmierzy Komisja Kultury ze sprawą przedszkola 112, gdzie po przetargu zostało 3900 zł. Tam pani dyrektor chce, mówię z głowy w tej chwili, zrobić za te pieniądze oświetlenie prawdopodobnie. W związku z tym no, my musimy podjąć uchwałę, ale co będzie dalej, to się jeszcze okaże. Ja powiedziałem pani dyrektor, że te pieniądze mogą nam również przepaść. No. I zobaczymy, jak komisja podejdzie do sprawy, a później na sesji podejmiemy stosowną uchwałę. Teraz, proszę Państwa, wróciłem właśnie, we wtorek byłem na posiedzeniu Komisji do Spraw Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa i na tym posiedzeniu były omawiane sprawy właśnie związane z wykorzystywaniem tych środków, które mamy do dyspozycji jako Rady Dzielnic. Ale najpierw przeczytam Państwu pismo, które jest następującej treści. W załączeniu przekazuję stanowisko prezydenta miasta Krakowa skierowane do przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w sprawie ustaleń ze spotkania, które odbyło się w dniu 21 marca 013 z udziałem przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, państwa przewodniczących, skarbnika miasta, dyrektorów jednostek realizujących zadania dzielnic oraz głównych księgowych. I tutaj to pismo jest następującej treści. Wielce szanowny panie przewodniczący, w nawiązaniu do otrzymanego w dniu 27 marca pisma pana przewodniczącego w sprawie rozdziału środków na wydatki inwestycyjne i bieżące dzielnic miasta Krakowa uprzejmie informuję. Na dzień 30 marca do budżetu miasta Krakowa na rok 013 zostały wprowadzone zadania inwestycyjne dzielnic na łączną kwotę 9 538 190 zł, co stanowi 21% całości środków. Do osiągnięcia wymaganego wskaźnika brakuje zadań inwestycyjnych o wartości 6 318 910 zł. Jedynie dzielnica 10 wprowadziła do budżetu zadania inwestycyjne, których wartość stanowi ponad 35% jej środków. Zgodnie z obowiązującymi procedurami dotyczącymi wprowadzania zadań do budżetu, pojęcie konsultacji między dzielnicami nie występuje. Nie widzę jednak przeszkód
aby były one w przyszłości prowadzone w oparciu o zapisy zawarte w odpowiedniej procedurze. Proponuję zatem, żeby przed podjęciem uchwały Rady Dzielnicy były przeprowadzane konsultacje dotyczące klasyfikacji budżetowej wnioskowanego zadania z właściwą jednostką realizującą, tak aby były one klasyfikowane w sposób prawidłowy, a zapisy odnośnie nazwy zadania w przypadku zadań inwestycyjnych jednoznacznie wskazywały na jego inwestycyjny charakter. Propozycja wcześniejszego, to znaczy przed podjęciem uchwały Rady Dzielnicy, uzgodnienia z jednostką realizującą nazwy zadania oraz jego zakresu pod kątem klasyfikacji budżetowej jest jak najbardziej uzasadniona, gdyż pozwala wyeliminować występujące pomiędzy dzielnicą a jednostką realizującą rozbieżności dotyczące klasyfikacji zadania do wydatków bieżących lub inwestycyjnych. Podstawą wprowadzenia zmian do budżetu jest wniosek jednostki realizującej na zadania inwestycyjne czy też bieżące. Przesunięcie środków z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące będzie możliwe tylko wtedy, gdy wartość zadań inwestycyjnych wprowadzonych do budżetu będzie stanowiła ponad 35% całości środków przeznaczonych na zadania dzielnic. Zasadne się wydaje zachowanie podziału środków finansowych w podobnej wysokości także w roku przyszłym. A najważniejsze to są te zdania, które teraz przeczytam. Odnosząc się do propozycji, aby ewentualne oszczędności po przetargach na realizację zadań pozostały do dyspozycji dzielnic, uprzejmie informuję, że uważam, iż decyzja w tym temacie powinna być uzależniona od aktualnej sytuacji finansowej miasta. W przypadku wprowadzenia ograniczeń w zakresie dokonywania wydatków stoję na stanowisku, iż powinny nim również zostać objęte wydatki związane z realizacją zadań dzielnic, podpisał prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Czyli tu jednoznacznie wynika, że wcale nie mamy pewności, że środki po przetargach zostaną w dzielnicy, a nie zostaną nam zabrane. I szanowni państwo, tu dowód na to, to mam taki, że jaką drogę przeszedłem, żeby doprowadzić do realizacji naszej uchwały z lutego, kiedy, jakiego stycznia? Z lutego, panie kolego, nie pamięta pan, kiedy pan podjął tę uchwałę? Z lutego, w którym tę uchwalę zaproponowaliśmy przesunięcie 80 tysięcy złotych z zadań inwestycyjnych na zadania bieżące. Dwa tygodnie temu, nie na tej sesji, tylko dwa tygodnie temu na sesji zawziąłem się i doprowadziłem do tego, że może to już daruję państwu, jakie to działania podjąłem. W każdym bądź razie efektem tych działań jest następujące pismo, które dzisiaj otrzymałem od skarbnika miasta Krakowa. Dotyczy przesunięcia środków na zadania bieżące z inwestycyjnych. W związku z pismem, i to jest pismo dzielnicy, z dnia 13 maja w sprawie przesunięcia środków na zadania bieżące z inwestycyjnych uprzejmie informuję. Złożony przez ZIKIN wniosek o przesunięcie 80 tysięcy złotych na zadania bieżące pod nazwą zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne w zakresie remontu drugich chodników, uzyskał akceptację skarbnika miasta Krakowa oraz prezydenta miasta Krakowa. Mając powyższe na uwadze, informuję, że przesunięcie wnioskowanych środków wymaga złożenia przez realizatora zadania, w nawiasie ZIKIT, stosownych wniosków o zmianę zgodnie z zapisami zarządzenia numer 2368 prezydenta miasta Krakowa z dnia 24 września 010 w sprawie sporządzania wieloletniej prognozy finansowej i budżetu miasta z późniejszymi zmianami, z poważania zastępca
skarbnika miasta Krakowa, pani dyrektor Kwaśniak-Janika. No czyli to jest dowód na to, że już mamy to przynajmniej papierowo przesunięte, ale jeszcze ZIKiT musi wystąpić. Czyli jak państwo widzicie, to trwa od naszej sesji lutowej. I kiedy tutaj to jest sesja z dnia 28 lutego 2013 roku. Kolego, jak bierzesz, to ci mogę. Nie byłeś, bo byłeś na spotkaniu z przewodniczącym i gdzie żeście podjęli fatalną decyzję o tym, żeby rozliczać dzielnicę pulę całych hurtem, a nie indywidualnie. I tylko powiem państwu jedno, znów mnie nagrywają tutaj, długo będziecie jeszcze nagrywać. Proszę państwa, sprawa była taka, że ja w końcu otrzymałem taki materiał na dzień 30 kwietnia, z którego wynikało, że wszystkie dzielnice od 1 do 18 mają nadwyżkę środków inwestycyjnych w stosunku do tych, które są zobowiązane mieć. Dla nas dzielnica 17 856 766 zł, tyle musimy mieć na inwestycjach, a na dzień 30 kwietnia mieliśmy na inwestycjach 1 090 900, czyli mieliśmy nadwyżkę 234 tysiące złotych i w oparciu o te dane, to dane dotyczyły generalnie 80% wszystkich środków dzielnic przeznaczonych do ich dyspozycji. Cała sprawa polega na tym, że proszę państwa, to nie my jako dzielnice wprowadzamy do budżetu, tylko te środki do budżetu wprowadzają jednostki realizujące, czyli ZIKiT, ZEO i tak dalej. Czyli to nie od nas zależy, dlaczego nie zostały wprowadzone na początku roku, tylko na dzień 30 kwietnia 80% tych środków zostało wprowadzonych do budżetu. No, ale nawet z tych 80% globalna nadwyżka środków inwestycyjnych w stosunku do tych, które dzielnice zobowiązane są mieć, wynosiła 4 528 170. Czyli teoretycznie nie powinno być żadnych kłopotów z przesunięciem tych środków. Poszedłem do pani Zofii Fedor, która jest, że tak powiem, w Wydziale Planowania i Monitorowania Inwestycji, i prosiłem o zrealizację naszej uchwały z dnia 28 lutego. I dlatego pani Fedor mówi, że ona nie widzi żadnych przeszkód. No ale żeby skarbnik wyraził zgodę. Poszedłem do skarbnika, rozmawiałem z panem skarbnikiem i z panią dyrektor biura. No i powiedziałem, my nie widzimy żadnych przeszkód, ale musimy mieć oświadczenie z Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji. Więc w związku z tym wróciłem i mówię, pani Zofio, proszę o takie oświadczenie dla pana skarbnika. Na co ona mówi, no ale ja nie mam procedury, według którego mogę wydać to oświadczenie. A w języku mongolskim nie chciała jeszcze. I w związku z powyższym dopiero taką drogę żeśmy ustalili, że ja napisałem pismo do Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji z prośbą o przesunięcie środków zgodnie z uchwałą i faktem jest, że w ciągu jednego dnia otrzymałem odpowiedź, że w odpowiedzi na to pismo Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji informuje, że wartość środków inwestycyjnych dzielnicy wnioskowanych do przesunięcia na zadania bieżące w wysokości 80 tysięcy złotych nie zaburzy podziału środków dzielnicowych na 35% środków inwestycyjnych i 65% bieżących w skali środków dzielnicy
oraz globalnie dla wszystkich dzielnic. Ponadto informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 603/2012 prezydenta miasta Krakowa z dnia 9 marca 2012 w sprawie ustalenia szczególnych zasad realizacji budżetu miasta Krakowa z późniejszymi zmianami, powyższa zmiana wymaga akceptacji skarbnika miasta oraz prezydenta miasta Krakowa na wniosku o wyłączenie z rygorów zarządzenia prezydenta miasta Krakowa w sprawie ustalenia szczególnych zasad realizacji budżetu miasta Krakowa. Mając to pismo, od razu w tym samym dniu napisałem do szanownego pana Rysława Fijała, skarbnika miasta Krakowa, o przesunięciu środków na zadania bieżące z inwestycyjnych, dołączając to pismo, które stanowiło to właśnie oświadczenie, które było potrzebne panu skarbnikowi. Pytanie, dlaczego to musiało iść przez dzielnicę, a nie mogło pójść z jednego piętra na drugie. I po otrzymaniu tego pisma w piątek w zeszłym tygodniu otrzymałem wiadomość, że skarbnik zaakceptował i w tej chwili wniosek i teraz czeka tylko na podpis pana prezydenta. Pan prezydent był w piątek chyba nieobecny, czy gdzieś wyjechał, nie wiem. Ale w poniedziałek podpisał, bo efektem tego pisma jest to pismo, które przeczytałem na wstępie. Chciałem państwu to darować, te wszystkie procedury, które muszę przechodzić. No ale w tej chwili jeszcze musi ZIKIT wystąpić, żeby w WPF-ie zmienić zapisy. No ale teoretycznie już traktują nas inspektorzy z ZIKIT-u, że już mamy te przesunięte te 80 tysięcy. No i teraz, proszę państwa, mamy następną sprawę wynikającą od tego zacząłem, z tego, że mamy na tym oświetleniu teoretycznie 140 tysięcy zgłoszeń. No nie 200, bo 340 tysięcy było zaplanowane, 194 z groszami. To mamy dokładnie na tym przetargu 140 tysięcy złotych oszczędności. No i teraz będziemy to przesuwać. Tylko teraz pytanie, ile znów wylicytują wykonawcy parkingu na stoku? A tego nie wiemy, bo jeszcze nawet nie jest przetarg ogłoszony. No i to jest po prostu prokuratura koła. Niektórzy mieszkańcy słuchają może tego, co tu mówimy, no to wiedzą, jak to jest. Teoretycznie pieniądze mamy, ale wydać nie możemy. Ciężko mamy z ich wydania. Tak to jest, proszę państwa. Myślę, że w tym punkcie wszystko państwo starałem się rzetelnie i dokładnie wyjaśnić. Jeżeli państwo macie jeszcze jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć. A jeżeli nie, to przechodzimy do następnej sprawy. To już przyjemne, wpłynęły zaproszenia samorządowe przedszkole nr 63 w Krakowie, ulica Zagościniec 1, zaprasza dnia 24 maja, godzina 15, na ekologiczny festyn rodzinny. No i tu jest program. Imprezę poprowadzi Wodzile i Patryk. Cały problem w tym, że ja mam 24 maja o 15.30 wcześniejsze zaproszenie z przedszkola 112. Bawimy się w przedszkolu i bardzo chętnie przekażę to zaproszenie komuś, kto będzie chciał pójść do przedszkola w Wadowie na godzinę 15. No. Jest. Ona bez zaproszenia tam pójdzie. Ale ja mam zaproszenie. No. Więc w związku z tym, jeżeli ktoś jeszcze z państwa miałby chęć, bardzo proszę. Następne, co my tu mamy, zaproszenie z klubu Aneks Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta. Też na piątek na godzinę 19 na spotkanie z okazji Dnia Matki w gronie mam, więc może któraś z mam się wybierze. A może Krzysztofa? Na Dzień Matki? Nie, a czemu nie?
Nie bardzo. Będziesz kwiatki rozmawiał. Proszę Państwa, następną kwiatą kładę te zaproszenia. Proszę brać. Teraz mam następną sprawę, którą adresuję przede wszystkim do kolegów dyrektorów, którzy są radnymi i są na terenie. Tutaj nie będę wymieniał nazwiska prezesów firm. Wiesław Wojnarski. Proszę Państwa, zgłosiła się do mnie pani, nie dyrektor, pani nauczycielka Bożyna Choryń, Orzeł, ze szkoły podstawowej 129, tam zrobili dobrą grupę biegaczek, które zdobyły Mistrzostwo Krakowe w bieganiu i brały udział również chyba w Zakopanem w jakimś tam maratonie, gdzie też w skali Małopolski zdobyli 8 miejsce. No i pani profesor obiecała im w formie nagrody wyjście do parku wodnego i prosiła o dofinansowanie z Rady Dzielnicy. Jak Państwo wiecie, no ja staram się trzymać tą rezerwę budżetową właśnie na takie wydatki, no ale już żeśmy rozdysponowali do końca na poprzedniej sesji, w związku z tym nie mamy żadnych pieniędzy. Natomiast sprawa wygląda jeszcze w ten sposób, że spytałem się panią nauczycielkę, ile to będzie to kosztowało. No i powiedziała, że to 200 zł, czyli w sumie 200 zł, 200 zł to wyjście tych dziewcząt do tego parku wodnego by kosztowało. I teraz, no, ja nie wiem, czy pytanie jest, czy jakieś sugestie w tym względzie macie Państwo? Wyskakujemy po biedy szkolenie. Tu kolega Wojnarski. Ja mam dwie propozycje. Prezes Wojnarski. Ja myślę, że jako przewodniczący, bym już powiedział wcześniej, kolega Zaleński z jednym dyrektorem. Tak, kolega tu jest. Drugi dyrektor. Ale mamy jednego prezesa. Mamy jednego prezesa. A tu mamy po siedzi. A tu jest co? A tu jest co? A tu nie prezes jest też. Druga propozycja, żebyśmy się jako radni po 10 zrzucili wszyscy. I mamy... A i chyba to wypali. Jeżeli tu mamy dyrektorzy się zgodzą... Panie przewodniczący. Ja na siebie tak sadzę. Ja chciałem powiedzieć, w obronie swojej chciałem zrobić, że zarówno ja i on jest tymi pracownikami najemnymi, a prezesa mamy tylko jednego. Posłuchajcie sobie jeszcze, tego przedstawia, proszę. No, nie. To już! Do nas nie dojdzie, że się nie liczą. Nie umie znaleźć sposobu na wszystko, co panie. Proszę. Robimy wyjątki niebezpieczne, bo ma to przychodzić szkoły. To się innym odmówi. Koleżanka Kolasa. Ja na końcu rzucę, bo może do mnie nie dojdzie. Ja poczekam, jestem przed tobą. Koleżanka, czy mogę zabrać głos? Bardzo bym chciała. Ale nie mam do kogo mówić. Stówkę tam z dołu. Wydaj. Za siebie Zaleszka. Dobra, do 25. Chciałam powiedzieć, że traktujmy to jako naszą prywatną sprawę, dokładamy się kto chce, dokładamy się, dziewczyny wykazały chęć, trzeba do bardzo dużo, tak. Nie rozmawiają na osiedlu, to jest ważne. Tak. I mają jakiś cel. Dziewczyny potrafią rozmawiać. To Andrzej to zbiera, czy co? Zabiera. Pan radny kawa dorzucić 30.
Dobra, odpowiada za siebie. Panie Janku, to jest... Dziękuję za ucieczkę. Proszę Państwa, dobrze, ja więcej spraw nie mam, jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś sprawy, proszę uprzejmie. Komisję. Kolega Zaleński, a nie komisję, to komisję. Pan Przewodniczący na początku powiedział o jednym fakcie, który faktycznie zaistniał. To jest artykuł we wczoraj, przedwczorajszym Dzienniku Polskim, w dodatku krakowskim. Gdzie jest napisane, czy ja mam przy sobie to? Dziennikarz napisał. Tak, właśnie, to jest słuszna uwaga, napisał dziennikarz. Na temat Smoczych Skwerów i jest tam na końcu napisane kosztorys, ile co będzie kosztowało. I że potwierdzone jest, że to jest czwarta dzielnica, ulica Kluczborska i osiedle Zesławice, dzielnica 17. Tylko ja bym tu miał daleko mniej posunięty optymizm, biorąc pod uwagę, co pan przewodniczący przed chwilą przeczytał, wszystkie te pisma z rządu miasta. Myślę, że dopóki, znaczy należy się cieszyć z pewnych faktów, ale myślę, że dopóki nie będzie wbitej pierwszej łopaty, to należy do tych wszystkich optymistycznych rzeczy przychodzić, znaczy sceptycznie. Chyba, że pan przewodniczący coś więcej wie. Nie, to znaczy, proszę Państwa, ja na każdej sesji rozmawiam z panem radnym Urynowiczem i wczoraj też mi potwierdził, że ma być i jeszcze będzie więcej, że ma być w pierwszej kolejności Zesławica, dzielnica czwarta i drugiej, ale starałem się to... Znaczy sprostuję od razu, ja to na bieżąco śledzę. Został już przetarg, rozstrzygnięty na temat czwartej dzielnicy przez ZIKIT. Nie ma nic jeszcze na temat nawet próby zrobienia przetargu na zabudowę. Z tego co ja się ze strony ZIKIT. Nie, no ja tylko mówię, próbowałem potwierdzić w ZIKIT-cie, ale w ZIKIT-cie jest ten problem, że nie wiadomo u kogo w tym momencie. No tak. I próbowałem pytać panią jedną, nie wiedziałam. Na stronach ZIKIT-u jest na oświetleniu naszym, że jest przetarg rozstrzygnięty. O Kluczborskiej, o czwartej dzielnicy, że jest przetarg ogłoszony i chyba już nawet skończyli zbierać oferty, ale nie ma na razie nic na temat dzielnicy 17. No więc, no zobaczymy. Nie wiem, to ja jakąś łapówkę dostałem? Nie, to jest pewnie dla tych dziewczyn, co wygrały. Skromna po prostu. No, widzę ten... Pan się jeden zabierał, jeszcze jeden, no zabrała. Cała tanka, cała tanka. Rozbiegiła sobie. Proszę Państwa, ale tu jest za dużo. Tak, nie ma, tak, trzymają. Na bilety. Nie przekupią wody mineralne. Ja też musi wejść. Ale dla pani wychowawczyni też trzeba. No właśnie, muszę wejść. Proszę Państwa. Nie, no bo pani to operowała, że są mistrzyniami Krakowa w biegach i tak dalej. Muszą się wykupować. Więc nie wiem, może ja państwu zostawiam, Bratanek jest mistrzem Krakowa w szachach. No muszę też zostawić. Ale dość żartów. Proszę Państwa, czyli uważacie, że całą kwotę mam przekazać? Tak, jasne. Dobra. Proszę Państwa, sprawa następna, bo jak już nie ma terminy posiedzeń, z tym, że zacznę może od końca, czyli od komisji, od sesji, więc sesję 27 czerwca, ponieważ zbliża się okres wakacyjny, więc sesję 11 lipca proponuję i 29 sierpnia, po to, żebyście Państwo mogli 11 lipca. 11 lipca i który to sierpnia? 29. Ostatni czwartek. 29 sierpnia. Natomiast teraz oddam głos poszczególnym kandydatom i no, pan Kawa widzę, że jest 10, 24 czerwca i 8 lipca. Nie, to lipca, bo jeszcze nie mieszajmy. Ale nie mieszajmy.
Komisja Zdrowia 13, jak zwykle, i Komisja Mieszkaniowa 20. Bardzo ładnie. Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności 5 i 19 o godzinie 18. 5 i Andrzej. 19. Godzina 18. Komisja Ochrony Środowiska. 12, 18 to jest środa. Komisja Kultury. Komisja Kultury 3 czerwca będzie komisja wyjazdowa do Krzesławi. I 17 czerwca o godzinie 8. Czy już wszystkie komisje? 19 na miejscu. Wszystkie komisje. To teraz poproszę panią Kasię, żeby odczytała jeszcze raz, żeby państwo sobie sprawdzili, czy mają dobrze zapisane. Sesja 27 czerwca o 17.30. Komisja Budownictwa 10 i 24 o 18. Komisja Zdrowia 13 o 17.30. Komisja Mieszkaniowa 20 o 17.30. Komisja Praworządności 5 i 19 o godzinie 18. Komisja Ochrony Środowiska 12 o 18. Komisja Kultury 3 i 17 o 18. Dziękuję. Teraz przeliczę i poinformuję państwa, ile szanowna rada zebrała. Tak, 230. Taką kwotę przekażę. Szanowni państwo, wobec wyczerpania porządku obrad. A ja mogłabym jeszcze dwa słowa? No proszę. Ale no nie w temacie sesji, tylko z prośbą do Stowarzyszenia Stańczyka. Tak prosiłabym, ja prywatnie proszę, o punktualność, bo państwo przychodzicie, dzisiaj są dwie panie, ale też i przychodzą panowie. Przychodzicie, spóźniacie się. No trochę tak szacunku wzajemnego przeszkadzać się wtedy, kiedy my 5 minut przed sesją, wiecie, o której jest sesja, zaczyna się w miarę punktualnie, ewentualnie z minutowym właściwym. Ja na przyszłość bym chciała prosić o... Wiemy, przepraszamy, zawsze się staramy, ale już półtorej godziny wcześniej wychodzę z domu. Mało się staracie, bo się na każdą sesję zgadzacie. No przepraszam, no po prostu macie państwo... To jest też kwestia, jak mowa o maszrutyzacji, tu ciężko dojeżdża. No ja półtorej godziny tu dojeżdżam i jeszcze. Ale Przypominam jeszcze raz, że do wtorku, jakby ktoś miał chęć w Urzędzie Miasta 2 czerwca. To bardzo proszę. Ja mogę na to. Wobec wyczerpania porządku obrad 30 sesji zamykam ją. Dziękuję.